Dzień dobry, witam Was na poniedziałkowych zajęciach z języka polskiego. Dzisiaj będzie taka troszeczkę mieszanka ćwiczeń. Zrobimy sobie jeszcze kilka zadań ortograficznych. Poznamy pisownię wyrazów z końcówką i, podwójnym i i j, i. A także wprowadzę Was do krótkiego sprawdzianu polonistycznego. I od jutra już będziemy pracować na nowych ćwiczeniach. Proszę, abyście otworzyli sobie ćwiczenia na 73 stronie. Jest tam ortografia. Piszemy zakończenia wyrazów z i j, i. W języku polskim są wyrazy, w których występują właśnie takie końcówki. Pojedyncze i, podwójne i, albo literka j, i. Tylko kiedy je piszemy, dowiecie się właśnie na tej lekcji. I mamy takie dwa ćwiczenia początkowe. Posłuchajcie. Przeczytaj, co mówi pierwsza dziewczynka. Podkreśl w zaznaczonych wyrazach dwie ostatnie litery. No to podkreślmy. Mam ciekawą komedię. Podkreślamy i, ę. Grecja to piękny kraj. Podkreślamy j, a. I ostatnie. Ale ładna kawiarnia. Podkreślamy i, a. I teraz będziemy odmieniać. Nie znam tej komedii. I zobaczcie, pojawia nam się tutaj podwójne i. Chodźmy do kawiarni. I zobaczcie, przy końcówce nia pojawia nam się jedno i, kawiarni. Te mandarynki są z Grecji. Spójrzcie, Grecja miała tutaj j, a, zakończenie i w odmianie jest Grecji. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Popatrz na końcówki podanych wyrazów, a następnie zdecyduj, czy w innej formie napiszesz i, czy j, i na końcu. Sensacja, nie rób z tego sensacji. Tu jak podobnie jak w przypadku Grecja było j, a, Grecja, tak jest sensacja. I tutaj też pojawi nam się j, i. Historia, nie znam tej historii. I tu będzie podwójne i. Fotografia, na tej fotografii. Też jest podwójne i, jest moja mama. I emocja, podobnie jak sensacja. Ten film wywołuje wiele emocji. I tu znów pojawia się j, i. Czyli jak mamy cie lub cia, to w odmianie będzie j, i. Bo gdybyśmy zostawili bez tej literki j, to by było przeczytane po polsku emoci. Więc musi koniecznie być tutaj to j. Emocji. Zwróć uwagę na zakończenia wyrazów w pierwszej i drugiej kolumnie. Komedia, komedii. Stacja, stacji. Czyli jak jest cia, to będzie ci. I kawiarnia, kawiarni. Czyli jak mamy końcówkę nia, to będzie pojedyncze i. I zobaczcie tutaj. Kuchnia, podobnie jak kawiarnia, ma końcówkę nia, więc Bartek jest w kuchni. Już będzie przez jedno i. Patelnia, na patelni. Jest kurczak dla Ciebie, też jedno i. I bieżnia, taka sama końcówka. Lubię ćwiczyć na bieżni. I podobnie jest w końcówce mia, czyli końcówka nia i mia, to w odmianie będzie tylko jedno i. Czy co tu leży na ziemi? Podsumujmy. Gdy wyraz podstawowy kończy się na ia i jest zapożyczony z języków obcych, tak jak przedtem było fotografia czy historia, to w jego odmianie piszemy na końcu podwójne i. I tutaj znów podałam przykład. Historia, historii. Portugalia, Portugalii. Fotografia, fotografii. Gdy wyraz jest rodzimy, czyli od zawsze był polskim wyrazem, to w zakończeniu w jego odmianie piszemy na końcu pojedyncze i po samogłosce e. Zawieja, zawiei, a nie zawiei, tylko zawiei. Aleja, alei.
Piszemy też końcówkę i w odmianie wyrazu, gdy wyraz podstawowy kończy się na nia, czyli to, co mówiłam przedtem, patelnia, a tu mamy kwiaciarnia, męczarnia. I spójrzcie na odmiany: kwiaciarnia, kwiaciarni, męczarnia, męczarni. Literkę j dodajemy, gdy rzeczowniki kończą się na cja, sja i zja. Kolacja, misja, wizja. I w odmianie kolacji, misji i wizji. Musi się to j pojawić, bo inaczej w naszym języku polskim powstałoby zmiękczenie przez i. Zi, si, ci. I by było kolaci, misi, wizi. Więc brzmiałoby to co najmniej śmiesznie dla naszego ucha. Czyli po spółgłoskach C, S i Z dodajemy literkę J i mamy kolacji, misji, wizji. Jeszcze przez wiele lat będziecie się uczyć tych końcówek. Jest to z pewnością jedna z trudniejszych rzeczy w polskiej pisowni. A teraz przejdźmy już do sprawdzianu. Otwórzcie sobie Wasze ćwiczenia na stronie 78 i będziemy sprawdzać swoją wiedzę. Większość rzeczy zrobicie samodzielnie. Ja Wam tutaj tylko troszeczkę podpowiem. Taką metryczkę do baśni robiliście jakiś czas temu. Dzisiaj mamy Jasia i Małgosię. Kto kompletnie nie zna tej baśni, no niestety musi sobie wcześniej przeczytać jej treść, aby uzupełnić brakujące miejsca. Czas akcji. Czy wiemy, kiedy dzieją się baśnie? Nie wiemy. Nigdy to nie jest do końca określone. Czyli czas jest zawsze w baśniach nieokreślony. Przeważnie baśnie zaczynają się dawno, dawno temu. Jeśli chodzi o miejsce akcji akurat tej baśni, to pamiętamy, że Jaś i Małgosia błądzili po lesie, aż tam trafili na domek z piernika, w którym mieszkała Baba Jaga, czyli las i domek Baby Jagi. To są takie dwa miejsca, gdzie toczyła się akcja tej baśni. Głównych bohaterów wymieniać nie trzeba, są w tytule, ale byli też bohaterowie drugoplanowi, czyli pełniący jak gdyby taką dodatkową rolę w baśni. Zrobicie to oczywiście już samodzielnie. A kto baśń napisał? Kto opowiada tę baśń? Ktoś, kto zna historię, ktoś, kto napisał tę historię, czyli tutaj akurat najprawdopodobniej bracia Grimm, czy zależy, którego autora przeczytacie akurat, którą wersję. Ktoś, kto opowiada tę historię, jest narratorem. Umiecie też wyodrębniać fantastyczne i realistyczne elementy w baśniach. Po jednym przykładzie Wam podam. Na przykład fantastyczny element to to, że Baba Jaga mieszka w domku z piernika. To jest całkowicie zmyślony element. Natomiast realistyczny to taki, który mógł się wydarzyć naprawdę, czyli że Jaś i Małgosia zabłądzili w lesie. A samodzielnie podacie jeszcze po trzy przykłady fantastyczne i po trzy przykłady realistyczne z tej baśni. Czyli realistyczne to takie, które się mogły wydarzyć, a fantastyczne to całkowicie baśniowe, całkowicie wymyślone, niemożliwe. Umiecie też pisać zaproszenie i zawiadomienie. Ćwiczyliśmy to też nie tak dawno. Przypomnijcie sobie zasady zaproszenia i zawiadomienia i samodzielnie w zeszytach napiszecie zaproszenie i zawiadomienie. A temat jest taki. Wyobraź sobie, że Twoja klasa organizuje dzień filmu. Napisz w zeszycie zaproszenie dla dyrektora szkoły oraz zawiadomienie. Pamiętamy, że zawiadomienie to jest takie jakby ogłoszenie powieszone gdzieś w widocznym miejscu, na przykład na drzwiach szkoły, o tym święcie. Tam pisaliśmy na temat kiermaszu szkolnego, natomiast tutaj o dniu filmu napiszecie zawiadomienie o tym, że w szkole organizujecie dzień filmu. Umiecie też układać pytania, a zatem zdania oznajmujące podane tutaj w ćwiczeniach przekształcicie w zdania pytające. Zdanie oznajmujące: Wisła to największa polska rzeka, i zdanie pytające do niego: czy Wisła? I dokończycie, prawda? Albo inne oznajmujące: warto być przedsiębiorczym. Jest to oznajmienie, stwierdzenie, a pytanie do tego: czy warto? I skończycie zdanie samodzielnie. W piątym zadaniu macie przedstawioną sytuację na zdjęciu
i trzeba do tej sytuacji napisać pytania. Pierwsze jest takie: czy możesz wskazać mi drogę? Zauważcie, że tutaj chłopak i dziewczyna trzymają w ręku jakąś mapę. Chłopak zapewne pyta o coś dziewczynę, albo może na odwrót. I wy musicie wymyśleć do tej sytuacji jeszcze po dwa pytania. Umiecie też pisać wyrazy z końcówką on, en, om i em. Zobaczcie, spakowałam już, ten przedmiot to suszarka, czyli spakowałam już i dokończycie. Później te dwa przedmioty to kosmetyczki. I zdanie jest takie: przyglądam się w sklepie pięknym i odmienicie. Przed chwilą poznaliśmy też zasady, właściwie takie, taki wstęp do zasad pisowni wyrazów z końcówkami i lub i. I waszym zdaniem będzie dokończyć te wyrażenia. Popatrzcie, Anglia, jadę do. Przypomnę, że Anglia jest wyrazem obcego pochodzenia. I restauracja kończy się na cja. Przypomnijcie sobie, co przed chwileczką mówiłam o końcówce cja. Idę do restaura i dokończycie ładnie. To będzie wszystko na dzisiejszych zajęciach. Przygotujcie sobie na jutro nowe ćwiczenia. Ostatnią część, część czwartą, i już będziemy pracowali na następnych, a właściwie już na ostatnich ćwiczeniach w klasie trzeciej. Żegnam się z Wami i życzę miłej pracy. Do widzenia.